To już koniec. Nie ma sensu płakać z powodu czegoś, co nie istnieje. Z powodu nierealnej miłości, do której popycha mnie samotność. Jeśli chcesz być ze mną, musisz zwolnić Rosario. Rosario? Muszę ci coś powiedzieć. Co chciałeś mi powiedzieć? Nie teraz. Zrobię jej przykrość. Jestem strasznie zmęczona. Idę spać. Skoro nic nie mówisz, chciałem przyznać się do błędu. Powinienem wcześniej stanąć w twojej obronie. Zrobiłem to zbyt późno. Właśnie, jest późno. Muszę się uspokoić. Do niczego nie dojdzie, jeśli tego nie chcę. Randka z nim dobrze mi zrobi. Co ja plotę? To nie jest randka. Doktor Melman powinna udzielić mi instrukcji. Szybko coś wymyślę. Nikt nie zapraszał cię do środka. Nie potrzebuję zaproszenia. Byłem tu kilka razy. Zapomniałaś? Pamiętam, ale nie chcę cię więcej widzieć. Nie pozwolę, żebyś mnie wykopała jak psa. Skoro jestem takim naciągaczem, spłać forsę, którą mi wisisz. Nie wiem, o co ci chodzi. Zawsze płacę z góry. Wyjdź proszę, to porządny dom. Nie ruszę się stąd, dopóki nie zapłacisz za noc przyjemności, jaką ci dałem. Osobisty trener i dama. Uprawiali gimnastykę, ale seksualną. Brałam u ciebie prywatne lekcje gimnastyki i zapłaciłam za nie. A co do reszty, nawet nie pamiętam. Wynoś się, jesteś odrażający. Ja? Spójrz w lustro, stara wiedźmo. Obrzydzenie człowieka bierze. Nie pozwolę się obrażać, pijany smarkaczu. Uwierzyłaś, że mógłbym pójść z tobą do łóżka? Wołami by mnie nie zaciągnęli. Więcej szacunku. Jak możesz być taką gnidą? Powtórz, co powiedziałeś. A co, jesteś łysy i głuchy? Przestańcie. Uszanujcie mnie i ten dom. Nie puszczę tego płazem, łysolu. Zostaw w spokoju mnie i moją rodzinę. Ani mi się śni. Wprawdzie twoja siostrzenica pomogła mi zostać w szkole, ale teraz będzie miała przechlapane. Co chcesz jej zrobić? Uspokój się. Czego chcesz? Przestań płakać. Nie potrafię.
Jeśli porozmawiasz ze mną, poprawi ci się humor. Po prostu chcesz, żebym wyciągnęła cię z tego okropnego kuferka. Dobra, mam tylko ciebie. Dlaczego jesteś taka smutna? Wiesz, co zrobił pan zgorzchniały? Wiem. Zachował się okropnie. Dlatego ma ksywkę zgorzchniały, a nie cukiereczek. Ale kiedyś był dla mnie milszy. Najwyraźniej mu przeszło. Może nigdy nic do mnie nie czuł. Nawet obcego tak się nie traktuje. Do diabła z graniem. Nadal będziesz płakać? On na to nie zasługuje. Racja. Szczur jeden. Kanałowy. Mam poważniejsze sprawy. Śmiertelnie poważne. Nie przesadzaj. Totalna przesada. Ale teraz musisz się zastanowić, jak odzyskać Hermana. Wymyśliłaś coś? Jeszcze nie. To zajmij się tym, zamiast marnować czas na pana zgorzkniałego. Masz rację. Muszę przestać płakać i znaleźć jakiś sposób. Powinienem pójść i porozmawiać z Rosario. Chyba oszalałem. Jeśli teraz przeproszę, wiem, jak to się skończy. Znowu zbliżymy się do siebie. Zacznie się do mnie uśmiechać i robić słodkie oczy, a ja znowu jej zaufam. Nie, nie mogę. Pewnie nawet nie zmruży oka. Musi się czuć okropnie. Mam większe problemy na głowie. Nie wiem, co powiedzieć meczu. Muszę to przemyśleć. Koniec z Rosario. Teraz liczy się mecz. Napij się wody. Lepiej? Zaufałam temu potworowi, bo to znajomy Dolores i Claudia. Cała trójka jest siebie warta. Zależało mi tylko na lekcjach gimnastyki. Po całym dniu problemów i stresów nie mogłam ruszyć szyją. Ten facet i Claudio to jedna klika. Wykorzystują kobiety. Tamten z łatwością upolował Dolores i doi ją z pieniędzy. A ciebie jako jej przyjaciółkę wystawił koledze. Nie wierzę, że tacy ludzie w ogóle istnieją. Bo jesteś naiwna. Zbyt naiwna. Masz odmienne spojrzenie na życie i związki. Różnisz się od innych kobiet. Dlatego nie mogli cię złowić. A jeśli ten szaleniec będzie się mścił na Josefinie? Spokojnie. Zajmę się tym. Rozmowa z nią jest bezcelowa. Świata nie widzi poza tym zboczeńcem. Nikt nie skrzywdzi Josefiny. Obiecuję. Dziękuję, że pomagasz mi w tej okropnej sytuacji. Prawie świta. Lepiej już pójdę. Jeszcze raz dziękuję. Zadzwonię do ciebie później.
Przyniosę ciastka. Lucy, daj ciastka. Co jej się stało? Wygrała los na loterii? Prawie. Nic nie wiesz? Nie. A co mam wiedzieć? Elena spotyka się z Franciskiem. Wczoraj została z nim na kolacji. Tylko ich dwoje, świece, bolero i oficjalne oświadczenie. Są ze sobą na poważnie. Dlaczego Francisco mi nie powiedział? To ja mu się podobałam, nie ta stara wiedźma. Kto tam? Francisco! Co słychać? W porządku. Jak się miewa, chory? Przy takich pielęgniarkach czuję się jak król. Carmelo poradził sobie z wielką układanką. Powoli staje się ekspertem. Wujku, ty też spróbuj. Boże broń. Od tego popsuł mi się wzrok. Sama ułóż. Wujek przyszedł odwiedzić Carmela. Bierzesz te wszystkie leki? Robię sobie koktajl i połykam. Nie skarż się. I tak miałeś szczęście. Powinieneś być wdzięczny, że przeżyłeś. Czuję się bezużyteczny. Jestem ciężarem dla wszystkich. Musisz być cierpliwy. Wpakowałem cię w kłopoty. Pożyczyłeś pieniądze Hermanowi, a sam musiałeś znosić naciski Karenio. Złe wieści szybko się rozchodzą. Czuję się podle. Niepotrzebnie, bo już zapłaciłem radnemu. Przecież nie miałeś skąd wziąć. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, a ja codziennie wstaję wcześniej. I co, niebiosa zesłały ci złoto? Ani srebro, ani złoto. Kobietę. Jaką kobietę? Elenę. Ona ma złote serce. Powiedziałem Karenio, że potrzebujesz pracy. Obiecał, że może coś ci znajdzie. To znaczy co? Nie wiem. Jego pomysły nie wróżą nic dobrego. Na pewno dobrze się czujesz? Źle wyglądasz. Nic mi nie jest. Nie martw się. Tak to jest po hucznej imprezie. Widocznie zabawa ją zmęczyła. Przyniosłam tort. W końcu nikt nie tknął. Na sam widok mam złe wspomnienia. Przestań. To ty przestań. Zepsujesz każdą imprezę. Próbowałem położyć temu kres, dlatego rozmawiałem z Bernardą. Ale z nią trudno się dogadać i skończyło się na kłótni. Mamy ci pogratulować? Powinieneś porozmawiać z nią wcześniej. Nie mogłem. Zrobiłeś to za późno. Weź przykład z brata i zamknij się. Z którego brata? Obaj milczycie, jeśli tak wam wygodnie. Mnie w to nie mieszaj. Więc odezwij się. Co mam powiedzieć? Bruno zrobił źle. Powinien porozmawiać i wstawić się za Rosario. Broniłem jej przed Bernardą. Jakoś anemicznie. Napracowałam się, żeby urządzić to przyjęcie i wypadłam źle. To nie pora ani miejsce na dyskusję. Bo ty tak zdecydowałeś. Jeśli chcesz, porozmawiajmy w gabinecie. Świetnie. Przynajmniej nie zepsujecie nam śniadania. Lepiej pilnuj swoich spraw. Będziesz się kłócił ze wszystkimi, czy tylko ze mną? Z tobą. Więc chodźmy do gabinetu, zanim będzie za późno. Idź, zostanę jeszcze trochę. Dzięki. Zaraz wracam. Pa, skarbie. Mogę prosić cię o przysługę? Pewnie. Przyjaźnisz się z Kataliną, prawda? Tak. Wiele razem przeszliśmy. Mamy do siebie zaufanie. Ja też jestem jej przyjacielem. A odwiedziła mnie w szpitalu tylko raz. Dzwoniłem do sierocińca, ale jej nie zastałem. Zostawiłem wiadomość, żeby oddzwoniła, jednak bez rezultatu. To do niej niepodobne. Mnie też to dziwi. Bardzo chciałbym z nią porozmawiać. Muszę.
Rozumiem cię. Kiedy mam kłopoty, idę do sierocińca, a potem czuję, jakbym patrzył na wszystko innymi oczyma. W moim przypadku to przenośne. No właśnie. Katalina wiele mi pomogła. Uważam ją za wspaniałą przyjaciółkę. Mógłbyś sprawdzić, czy nic jej się nie stało? Dyskretnie, jeśli to nie kłopot. Ależ skąd? Nie ma obawy. Dowiem się. Usiądź. Nie, dziękuję. Siadaj. Co chciałaś powiedzieć? Jesteś samolubem. Ja? Pokłóciłem się z Bernardą, stając w twojej obronie. Wiem tylko, że mnie oszukałeś i wykorzystałeś. Wykorzystałem? W jakim celu? Żeby wrócić do meczy. Przyjęcie było pretekstem, aby ją zaprosić. Nie bądź śmieszna. Wcale do niej nie wróciłem. A przyjęcie nie było żadnym pretekstem. To dlaczego nie powiedziałeś mi, że ją zaprosisz? Mam się przed tobą tłumaczyć? Robiłam listę gości. Decyzję podjąłem później, za moimi plecami. Nie wiem, do czego zmierzasz. Nie muszę ci niczego mówić. Mecza jest przyjaciółką Bernardy. Ucierpiała z powodu tej afery z Włochami. Myślisz, że mi na niej nie zależy? Twoja sprawa. Oczywiście, że moja. Uzgodniliśmy, że nasza znajomość będzie miała wyłącznie charakter służbowy. A ma jakiś inny? Wiem tylko, że ten związek przekracza granice. Musimy załatwić pewną sprawę. Jaką sprawę? Znowu mnie wyrzucisz? Będziesz milczał? Ostatnio nie jesteś zbyt rozmowny. Nie chcę podjąć złej decyzji, ale myślę, że zmierzamy donikąd. Nie rozumiem. Robimy osobiste wycieczki. Gdybyś zajęła się moim rodzeństwem zamiast urządzać przyjęcia dla twojej ciotki? Nie, zamiast poświęcać tyle uwagi naszemu związkowi. Że co? Nawet o tym nie myślę. Już nie musisz mnie zwalniać, bo najwyższy czas, żebym odeszła sama. Przyjęcie okazało się katastrofą. Biedna mecza była świadkiem takiej sceny. Nie wyrzuciłem jej. Ale poczuła się bardzo nie na miejscu. Powinna odejść. To ułatwiłoby mi życie. Skoro chcesz się jej pozbyć, po co zaprosiłeś ją na przyjęcie urodzinowe? Kogo chce się pozbyć? Meczy. Mówię o Rosario. Świetnie. Zostańmy przy tym temacie. Rosario chce odejść. Znowu? Na to wygląda. Doskonała wiadomość. A później wybiegniesz jak szaleniec w środku zebrania i zostawisz mnie ze swoją ciotką. Nie wygaduj bzdur. Ja? Jesteś zagubiony jak pijane dziecko we mgle. Panienka Mecha na drugiej linii. Jak się czujesz? Dobrze, a ty? Ja też. Myślałam o naszej ostatniej rozmowie. Nie jestem pewna, czy wyraziłam się jasno w sprawie Rosario. Owszem. Chyba nie powiedziałam, że trzeba rozwiązać ten problem niezwłocznie. Takie rzeczy wymagają czasu. Czekałam wystarczająco długo. Musisz podjąć decyzję do końca tygodnia. Po co ten pośpiech? Zasługuje przynajmniej na to. Poza tym, nie ma się nad czym zastanawiać. Nie możesz ponaglać mnie w takiej sprawie.
Rób jak uważasz. Jeśli będziesz się zbytnio ociągał, możesz nie mieć do kogo wracać. Słucham? Nie chcę się kłócić. Powiem szczerze. W zgodzie z własnym sumieniem. Nie będę czekać na ciebie całe życie. Coś jeszcze? Ucałowanie. Kocham cię. I co ja mam robić? Jesteś kłębkiem nerwów. Weź dzień urlopu. Rozszerzmy to na szczebel kierowniczy. Jedźmy odpocząć. Przeholowałam z Brunem. Dlaczego? Co powiedziałaś? Że przyjęcie było pretekstem, żeby zaprosić mecz. Wariatka. Ty chyba lubisz się z nim kłócić. Takie mam odczucie. Nic ich nie łączy. To po co ją zaprosił? Czuję się winny za ten incydent z Włochami i zamianę ról. Trafiłam w czuły punkt. Zwinął się. Na pewno go zabolało. Co jeszcze mówił? Jakieś bzdury. Powiedziałaś mu prawdę? Jaką prawdę? Że jesteś śmiertelnie zazdrosna o mecze i kochasz go na zabój. To największa bzdura, jaką słyszałam w życiu. Między nami wszystko skończone. A ja jestem chińską cesarzową. Kiedy wreszcie do ciebie dotrze, że kochasz Bruna i zaczniesz walczyć o tę miłość? Przestań wyjeżdżać z operami i zrozum, że nic nas nie łączy. Opera? To przypomina raczej wodewil. Schodzą się i rozchodzą. Uwielbiają tracić czas, a kochają się jak szaleńcy. Proszę. Mieliśmy dzisiaj grać? Nie jestem przygotowany. Nie martw się, dam ci rewanż. Coś nie tak z badaniami Lautaro? Wypadły dobrze. Przepisałem mu tylko multivitaminę na wzmocnienie. Co za ulga. Akurat o Lautaro nie musisz się martwić. To znaczy, że są inne powody do zmartwienia? Nie chcę się mieszać w sprawy rodzinne, ale muszę porozmawiać z tobą o Josefinie. Masz chwilę? Oczywiście. Co się stało? Ezekiel to zły człowiek. Co przez to rozumiesz? Jest naciągaczem najgorszego sortu. Wczoraj się wściekł, bo nie mógł wykorzystać twojej ciotki. To szaleniec. Wieczorem, gdy wracaliśmy z przyjęcia, molestował Bernardę i groził, że zemści się na Josefinie. Zabiję go. Spokojnie. Najlepiej zadzwoń na policję i przedstaw zarzuty. Ten facet jest zdolny do wszystkiego. Doceniam, że przyszedłeś mnie ostrzec, ale sprawa wymaga natychmiastowego działania. Zastanów się, co robisz. Nie zniżaj się do poziomu tego kanciarza. Bernarda jest zaszokowana całą sytuacją. Powiedz, żeby się nie martwiła. Sam to załatwię. Bruno. Wszystko w porządku. Nawet lalkom trzeba szyć ubrania. Proszę. Francisco, jak miło cię widzieć. Mam ci tyle do powiedzenia. Oby to były dobre wiadomości. Mam dosyć złych. Są i takie, i takie. Odkąd wszedłem w interesy Scarenio, jestem kłębkiem nerwów. Co on ci zrobił? Naciskał, żeby zapłacić, a ja pożyczyłem Hermanowi na szpital Carmel. Boże, i co teraz? Elena miała pieniądze i zapłaciłem kanciarzowi.
Ta kobieta jest warta tyle złota, ile waży. Dziękuj za nią Bogu. Wieści mają związek właśnie z nią. Czyżbyśmy mieli nową parę w mieście? Skąd wiesz? Wreszcie was oświeciło. To było oczywiste. Zaręczyliśmy się. Bardzo się cieszę. Ja też. Ale do rzeczy. Wracam od Angeli. Rozmawiałem z Carmelo. Naprawdę? Dziewczyny poszły po zakupy, a ja posiedziałem z nim trochę. Głównie on mówił. To dobry znak. Szczególnie po tym, co przeżył. Prosił, żebym sprawdził, czy dostałaś od niego wiadomość. Dostałam. Czy to prawda, że odwiedziłaś go w szpitalu tylko raz? Tak. Było mu przykro. Potrzebuje cię. Myśli, że się na niego gniewasz. Ma rację? Gniewasz się na Carmelo? Nie. Dlaczego? Może czymś cię zdenerwował. To dobry człowiek, ale ma też wady. Pomyślałam, że lepiej zostawić go w spokoju, żeby wyzdrowiał. Powinien być z tymi, których kocha. Jesteś mu bardzo bliska. Nie lubię się narzucać. Co ty opowiadasz? Carmelo ma wrażenie, że pomogłaś mu pogodzić się z synem, a potem odsunęłaś się. Możliwe. Zrobiłam to, żeby ustąpić pola Angeli. Nie chcę być przeszkodą w ich związku. Jak możesz być przeszkodą? Proszę cię, żeby to, co powiem, zostało między nami. W pewnej chwili odczułam, że moja przyjaźń z Carmelo nie podoba się Angeli. Dlaczego tak mówisz? Przyznała się, że jest o mnie zazdrosna. Nigdy bym nie pomyślał. Było jej wstyd. Przeprosiła, ale powiedziała mi o tym. Któregoś dnia zapytała mnie, jak ma się zbliżyć do Carmelo. Jak go rozumieć, wspierać. W podtekście było, że ja to potrafię, a ona nie. Chcę być dla niego kimś takim jak ty. Nagle poczułam, że zajmuję miejsce, które nie jest moje. Dlatego odsunęłam się. Tak czy inaczej, musisz porozmawiać z Carmelo. Powiedz mu o tym od razu. Nie pomyślałam. Porozmawiam z nim jak najszybciej. Klientki czekają. Nie podoba mi się to. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Szukam Ezequiela Pereiry. Możesz go zawołać? To niemożliwe. Nie kłam. Widziałem, jak przed chwilą wchodził. Zgadza się, ale ma teraz zajęcia. Thank you.
Już dalej nie mogłaś ukryć forsy? A ty trzymałbyś pod materacem? Nie, ale przesadziłaś. Ta ziemia należy do mojej rodziny. Kiedyś była tu fabryka, ale od 15 lat nikogo tutaj nie ma. Gdzie forsa? Uspokój się, nie widzisz, że to bezludzie? Chcę zgarnąć kasę i po sprawie. Nie marudź. Zaraz cię przytulę. Powiesz wreszcie, gdzie forsa? Wdech i wydech. Zacznijmy od ruchu szyi. Widzę postęp. Obie macie sylwetki jak boginie. I silne ramiona. Po ćwiczeniach nastąpiła duża poprawa. Przepraszam na chwilę. Ćwiczcie dalej. Pofatygowałem się tutaj, bo mam dwa powody. Po pierwsze, trzymaj się z dala od mojej cioci. A po drugie, jeśli zobaczę cię w pobliżu mojej siostry, będzie źle. Pogadajmy na zewnątrz, stary. Nie jestem twoim koleżką. Nie chcesz, by twoje ofiary dowiedziały się prawdy o tobie? Pracuję tutaj. Będę się streszczał, żebyś mógł je dalej uratować. Ciszej. Rozmawiałem już z dyrektorką szkoły. Wiedzą, że próbowałeś wykorzystać dwie 15-latki. Rozumiesz, co to oznacza. Nie wiem, o co wam poszło, ale rozmawiajcie na zewnątrz. Już idę. Trzymaj się z dala od mojej rodziny. Mówiłem, że nie chcę tu kłopotów. Co się ze mną dzieje? Dlaczego martwię się o pana zgorzkniałego? Powinnam spotkać się z Hermanem i powiedzieć mu całą prawdę. To nie będzie łatwe. Zamiast obmyślać sposób, Morawia wychodzi na pierwszy plan. Potrafię znieść gorsze rzeczy. Nawet to, że od kilku miesięcy uciekam przed prawdą. Jednak w tym przypadku jestem bezsilna. Jak to możliwe? Co będzie ze mną i Brunem? Dobrze się bawię i on też. Ale istnieje coś więcej. W moim sercu. Oto cała prawda. Boże, to niemożliwe. Ukryłaś forsę w wodzie? Wszystko krytykujesz. Lepiej złap sznur. Co się stało? Nie wiem. Nie ciągnij tak mocno. Jeśli się zerwie, będziemy nurkować w tej brei. Sama będziesz nurkować. Dlaczego masz pretensje do mnie? A widzisz, niedowiarku? Teraz szyfr. Jaki szyfr? Nabierasz mnie? Wyluzuj. Jesteś zgorzkniały. Tutaj są nasze marzenia. Nie mam teraz głowy do marzeń. A ja tak. Dokąd pojedziemy? Na rajską wyspę? Nic nie rozumiesz. Źle się czuję. Podaj szyfr. Przy tobie każde marzenie jest cudowne.
Pierina? Słucham. Gdzie Rosario? Nie wiem. Pewnie w swoim pokoju. Mówiła, że zdecydowała się odejść? Odejść? Dokąd? Nie wiem, z domu. Znowu ją wyrzuciłeś i będziesz gonił prom? Nie będę. Dajcie mi spokój. Ona sama chce odejść. Tak powiedziała? Owszem. Ale jak zwykle dużo mówi, mało robi. Chcesz, żeby odeszła? W obecnej sytuacji tak będzie najlepiej dla wszystkich. Szczególnie dla mnie. Chyba wyglądam na idiotkę, bo nikt nie mówi mi prawdy. Nie ma jej. Chyba nie zaczęła się pakować. Jakaś laska pyta o ciebie. Nie wkurzaj mnie. Dziś nie jestem w nastroju do głupich żartów. Mówię poważnie. Jest niezła. Jaka znowu laska? Chyba ci się przyśniła. Wcale nie. Mam ją wpuścić? Kogo? Tę laskę. Przyszłam w imieniu Adolfa Rojasa, właściciela minimarketów. Jestem Sancho. Lilian. Ale wszyscy mówią na mnie Lili. Tata prosił, żebym przyniosła ci listę towarów, które chciałby zamówić. Interesują nas koszty. Jeśli masz chwilę, wyjaśnię ci. Jasne, to moja praca. Usiądź. Może soku? Nie, dziękuję. Mate? Nie, dzięki. Gdybyście czegoś chcieli, będę w pobliżu. Jesteś. Ty też. Nie powinieneś teraz pracować? Owszem, podobnie jak ty. Pewnie poszłaś do portu. Słuchaj? Nie kupiłaś biletu na wyjazd? O czym mówisz? Jeśli zadam ci pytanie, powiesz prawdę? Nigdy nie kłamię. Mówiłaś poważnie dziś rano, że odchodzisz na dobre? Sumienie cię gryzie, ale ja nie ustąpię. Tak, mówiłam serio. W głębi serca nie możesz znieść, że odchodzę. Doskonale. Wobec tego poszukam nowej guwernantki. Proszę bardzo. Wszystko w porządku? Tak. A twoje sprawy? Nie mam swoich spraw, tylko twoje. Jasne. Ale ze mnie idiotka. Jesteś moim sumieniem. Co się z tobą dzieje? Chciałam ci coś powiedzieć, ale nie jestem pewna. Mów, śmiało. Sama nie wiem. No wychrztuś wreszcie. Chodzi o Morawię. Bruna Morawię. Bo jest również Lautaro i Josefina. A w całym kraju znacznie więcej osób o tym nazwisku. Co z panem zgorzkniałym? Przykro mi, ale to zbyt osobiste, żeby rozmawiać z moim sumieniem. Muszę spotkać się z Kataliną.
Jest Sancho? Dzwonił, że się spóźni. Kto cię upoważnił, żeby mu na to pozwalać? Tylko odebrałam wiadomość. Kiedy przyjdzie? Nie powiedział. Za kogo on się ma? Zaczął wykorzystywać sytuację. Porozmawiaj z Brunem, nie moja sprawa. Nie masz z tym kłopotu. Skarżysz na wszystkich. Powiedziałam tylko, sama się tym zajmę. Pójdę do sierocińca, żeby wyjaśnić z nim parę spraw. Mam nadzieję, że jak ona skończy 21 lat, znajdę inną pracę. Znosić ciotkę, jej siostrzenicę razem to zbyt wiele. Kto tam? Bruno. To dla ciebie. Dziękuję, są piękne. Siadaj. Mam dobre wieści. Chciałem powiedzieć ci osobiście. Słucham. Wygląda na to, że Rosario opuszcza dom. Nie rozumiem. Wyjeżdża czy nie? Nie musiałem jej zwalniać. Odchodzi z własnej woli. I to jest dobra wiadomość? Oczywiście. Postawiłaś taki warunek, żebyśmy znowu byli razem. Nie minął nawet tydzień i wyjeżdża. Chyba nie wyraziłam się jasno. Spróbuj teraz. Dopóki Rosario nie zabierze ostatniego bagażu z twojego domu, między nami nic nie będzie. Przykro mi, ale nie ustąpię. Nie wierzę. Przynoszę dobre wiadomości, a ty mówisz tak po prostu, że nic się nie zmieniło. Mówię to z żalem. Nie zmienię zdania. Już nie pamiętasz, jak się umawialiśmy? Otwórz. $500,000. Dawno ich nie widziałem. Od tamtej nocy. To majątek. Podobają ci się? Są doskonałe. Jak duet, który je zdobył. Razem możemy osiągnąć wszystko, co chcemy. Z taką forsą, kto by chciał więcej? Ja stale myślę o czymś nowym. Mam nadzieję, że ty też. Chyba nie zamierzasz mnie teraz zostawić. Gdzie będziemy trzymać forsę? Uważaj, bo robię się gwałtowna, kiedy facet mnie zawiedzie. Jeśli odejdziesz, znajdę cię nawet na końcu świata. A wtedy nie chciałabym być w twojej skórze. Nawet nie próbuj. Tego pragnąłeś, prawda? Zapomnij na chwilę o pieniądzach i pomyśl o mnie. Chcę cię mieć 24 godziny na dobę. Jak się miewasz? Dzięki, że przyszłaś. Zawsze dzwonię na ostatni moment, a ty nie odmawiasz. Nie wiesz, jak bardzo cię potrzebuję. Dlatego jestem. Cieszę się, że mi ufasz.
Nie tylko ja. Gdyby zapłacili ci peso od każdego przyjaciela, byłabyś bogata. Wyobrażasz to sobie? Rozdałabym pieniądze w 5 minut. Po co do mnie dzwoniłaś? Mam ci do powiedzenia coś bardzo ważnego. Nie mogłam porozmawiać o tym z nikim innym. Słucham. Zadręczam cię swoimi problemami, a ty jesteś taka zabiegana. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Gdyby gliniarze odkryli, że mi pomagasz, nie zważaliby na habit. Powiesz mi, czy nie? Dobrze, już dobrze. Ostatnio czuję się bardzo zagubiona. Ale mam pewność co do jednego. Jestem zakochana. Do szaleństwa. I co w tym złego? Wiem, że kochasz Hermana. Nigdy nie miałaś co do tego wątpliwości. Nie mówię o Hermanie. A o kim? O Morawie. Jestem do szaleństwa zakochana w Bruno Morawi. Świata poza nim nie widzę.